cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Tak stwierdziłam, że jak składam już pranie, to że ta chwilkę sobie z Wami porozmawiam. Chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze. Ja czasami nie jestem w stanie odpisać, ale zawsze gdzieś tam serduszko zostawię. Chociaż czasami YouTube Studio nie pokazuje mi wszystkich komentarzy, także jak gdzieś tam nie zostawiłam serduszka, to Was bardzo za to przepraszam. Było też dużo takich pytań, że skąd mam tą energię, skąd czerpię tą energię. Ja Wam powiem, że ja ogólnie jestem osobą, która nie usiedzi na miejscu. Ja cały czas coś robię w domu. Mój Hakan to się mnie dziwi. Mam takie oczywiście stany, gdzie zalegam na kanapie, przez jakąś godzinę leżę, ale ta bateria się gdzieś tam ładuje, wstaję i dalej robię to, co mam sobie tam do zrobienia, albo to, co sobie wymyśliłam, żeby zrobić. Co, Niuni? Musiałam Elif poprawić poduszkę, bo Elif sobie tutaj leży. Także mam właśnie takie chwile, gdzie po prostu nie mam w ogóle siły, a mam takie momenty, gdzie po prostu mogłabym cały czas coś robić. Sprzątam, gotuję, pilnuję dzieci, bawię się z moimi dziećmi. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak chłopcy się ładnie teraz bawią w pokoju. Oni wiedzą też, że ja mam właśnie takie ten momenty, gdzie jestem bardzo zmęczona. Wtedy biorą poduszki, przykrywają je kocami. Także naprawdę też mogę na nich liczyć. Zawsze jak im powiem, żeby coś posprzątali u siebie w pokoju, to zawsze to zrobią. Czy pościelą łóżka, czy wytrą tam kurze taką, wiecie, szczotką. Czy posprzątają po sobie zabawki, zawsze to robią. Bo też się boją, że Elif będzie im wynosić, więc problem z zabawkami mam spokój. Problem z zabawkami mam z głowy. Jedynie kto roznosi zabawki, to ta pani, która dodaje obok leży. I muszę za chwilę po niej sprzątać te zabawki. Albo po prostu bierzemy jakiś koszyk i we dwie zbieramy te zabawki. Chociaż Elif za bardzo nie lubi ich sprzątać, no ale wiecie. No, z mamą sprząta. Jeśli chodzi o temat cesarki, to Wam powiem, że musimy dzisiaj zadzwonić do szpitala, żeby się umówić na termin, bo dokładnie nie wiem. Moja pani doktor powiedziała, że w 38 tygodniu ciąży robią cesarkę, zaś pani w szpitalu, jak ciocia dzwoniła w piątek, powiedziała, że w 37, więc nie wiadomo. Dlatego musimy zadzwonić, umówić się na wizytę, tam będziemy rozmawiać z tą panią, co i jak, będą mnie jeszcze badać. Także jestem przyszykowana, jedyne czego jeszcze nie mam, to wierzcie mi, że nie mam wózka dla małej ani wanienki. Ale to tylko dlatego, że mój mąż zwleka z tym, co chwilę mówi, a jeszcze chwila. Więc ja już powiedziałam, że już mu nie będę o tym przypominać, po prostu to będzie jego problem, jak dziecko się urodzi, a okaże się, że jeszcze nie ma fotelika. Chociaż wiem, że on teraz w tym tygodniu na pewno będzie to ogarniał. Teraz ma bardzo, bardzo dużo pracy. Swojej pracy ma bardzo dużo, plus dużo osób jest na urlopie. I po prostu jest nawał pracy, także no. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o wyjazd cioci, to powiem Wam, że widzieliście, że ciocia wyjeżdżała w piątek. I przejechali, ok, wszystko przejechali, wszystkie te kraje jak Niemcy, Austrię, Węgry, Serbię, Bułgarię, przekroczyli granicę w Edirne i wyobraźcie sobie, że pojechali sobie coś tam zjeść, porobić zdjęcia. Też mam filmik, jak przekraczaliśmy granicę i tam byliśmy w Edirne i był taki lockdown, że po prostu było ciężko znaleźć jakąś restaurację gdziekolwiek. No, ale jak chcecie, to Was odeślę do tego filmiku, bo naprawdę Edirne jest bardzo ładnym miastem. Miasteczkiem? Miastem? No, miastem. I w nocy telefon, najpierw chyba o 12:30. Hakan, zepsuło nam się auto, wyjechaliśmy z Edirne i po prostu puściło taką, wiecie, dym, parę i stanęło i nie mogliśmy już nic z tym zrobić. I Hakan kiedyś miał też problem z samochodem, jak jechał ze znajomym swoim, z Holandii jechali wtedy, pamiętam, do Turcji. I też im się zepsuło auto i ktoś im dał właśnie namiar na jakiegoś mechanika, który przyjeżdża, cię odbiera, odbiera auto, pomaga ci, wiecie, tam w naprawie, pomaga, ogarnia hotel, no i naprawia ci samochód. No i Hakan wysłał im szybko numer do tego pana. Ten pan o 2:30 w nocy się zjawił. U nas 2:30, tam chyba było 3:45. Się zjawił. I
Zaholował auto do siebie na warsztat, ogarnął im hotel. Całą niedzielę szukali części do samochodu, bo nie mogli znaleźć części, ale udało się. Auto zostało naprawione, ruszyli i już są na miejscu w Karaman Maraż, także odetchnęliśmy wszyscy, bo wiadomo, że to jest ciężka podróż. Jakby nie patrzę, to jest 3000 km i no, i wszystko się może po prostu zdarzyć po drodze. Przyszykowałam sobie też torbę do szpitala, znaczy się przygotowałam sobie rzeczy wszystkie na komodzie, bo będę dla Was nagrywać też odcinek, filmik specjalny właśnie, jak wygląda pakowanie w Niemczech, jak wygląda opakowanie w Holandii mniej więcej, co tam było mi potrzebne. No, a na temat Polski się Wam tak nie wypowiem do końca, chociaż widziałam wiele filmików na YouTubie i moja siostra mi też bardzo dużo opowiadała, bo moja siostra też rodziła dzieci w Polsce, więc jestem po prostu przerażona, że w Polsce do szpitala targa się wielkie, wielkie torby. Także czekajcie na ten odcinek specjalny, na ten filmik specjalny, bo tam właśnie pokażę Wam, co ja zabieram i wypowiem się troszeczkę na temat zabierania tych wszystkich rzeczy do szpitala. Hej! A czym Wy się tak ładnie bawicie? Playmobilem, nie? Wow! No ja wiem, że Wy lubicie. Patrz, co tu u mnie, mama. Co tam się dzieje? Drzwi się otwierają. Otwiera i co? To jest moje. Idzie. No. I co? Dobra, to Wy się bawcie, a ja uciekam. Dobra, do salonu. Nie przeszkadzam Wam. Dobra? Drzwi zamknąć? Nie, nie. Elif! Elif! Przywitaj się! Żeśmy posprzątały dzisiaj pokój, bo było dużo wszędzie zabawek. I Elif, jak widzicie, dalej rozwala, ale też dużo wyrzuciłam rzeczy takich niepotrzebnych. Zobaczcie, jak ta pani buszuje po szafach. Zobaczcie. Elif! Lizaczka chcesz? Dobrze. Nie mamy. Nie mamy. No, także Elif buszuje po szafach. My posprzątały, poogarniały stare rzeczy, powywalały jakieś puzzle wybrakowane. Bardzo dużo żeśmy zrobiły dzisiaj porządków, tak? No, i Elif tak kaszle troszeczkę strasznie. Jeszcze Wam coś pokażę tutaj. Mówiłam Wam, że moja sąsiadka z Serbii ma mi dać jeszcze ubranka, nie? Ale tego to ja się nie spodziewałam. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Ile kartonów. One są wszystkie pełne. Jeden mam w szafie jeszcze. I dwa albo trzy. Zaraz Wam pokażę. Tutaj. I jeszcze siatka. Do siatki musiałam włożyć, bo nie miałam gdzie tego dać. Także petarda. I to są ubranka od 62 do 80, 86 i też 92 się zdarzały. Co Wy się tak ładnie bawicie tutaj? A mogę Wam zdjęcie zrobić? Nie, nie chcecie. Musicie pod kosiarkę chyba wpaść, co? Tata będzie Was obcinać w sobotę. Włoski. Elis zarośnięty, Jasny jak zarośnięty, to mu tak stoją na wszystkie strony. O, i przyszła ta pani. Idę, drzwi zamknąć? Chodź, bo Cię nie chcą też, ja wiem. Nawet kartka na drzwiach jest, żeby nie wchodzić, tak? Bye! Jestem. Stwierdziłam, że jeszcze skorzystam z sytuacji takiej, że Elif śpi. Mam chwilę taką dla siebie, bo Hakan siedzi z chłopcami. Już jest ciemno, już jest w sumie wieczór i za chwilę mam zamiar iść spać. Ale dużo osób właśnie się mnie pytało o ciocie. Przed chwilą Wam w tym filmiku parę minut wcześniej Wam opowiadałam, co się stało, co było z tym autem i w ogóle. I właśnie przed chwilą też rozmawiałam z ciocią przez telefon. I ciocia jest w Karaman Maraż, tak jak wiecie, dojechała z przygodami i opowiadała właśnie, że im się to auto zepsuło, że po prostu mieli straszną, ciężką drogę. W Karaman Maraż jest bardzo, bardzo gorąco. Auto pokazało im 50 stopni. Wiadomo, auto się też nagrzewa, ale ogólnie jest naprawdę bardzo gorąco, bo teściowa mówi, że się nie da wytrzymać, że wieczorami jest po 33 stopnie, 30 stopni i nie spada temperatura w ogóle, a za dnia to jest ponad 40 do 50 dobija, więc naprawdę są upały.
Ja się cieszę, że my po prostu byliśmy w maju i dla nas też to było bardzo, bardzo gorąco. A teraz to ja po prostu sobie nie wyobrażam. No wiadomo, w tym stanie też bym nie pojechała do Turcji. Ale ja wiem, jak my żeśmy jeździli właśnie w sezonie wakacyjnym, to upał był nie do zniesienia. Fajnie jest jechać do Turcji właśnie tak w maju albo po prostu już koniec września, październik. Tak też jeździliśmy, zdarzało się, bo ja z nim wcześniej nie chodził do szkoły, był mniejszy, chłopcy byli mniejsi, nie mieli, mieli na przykład tylko przedszkola, nie było szkoły, nie było takiego, wiecie, obowiązku. Także jechaliśmy w tym okresie już po sezonie i naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. I teraz mam do Was takie pytanie. Pomyślałam sobie, że zrobimy takie Q&A, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dużo nowych osób u mnie na kanale. Witam wszystkich oczywiście serdecznie. I może ktoś by chciał zadać mi jakieś pytania, może ktoś by chciał nas troszeczkę lepiej poznać. Nie każdy wraca do filmików tam wstecz i w ogóle. Także jeśli macie jakieś pytania, to pod tym filmikiem je zadawajcie, a ja nagram dla Was osobny filmik i na nie wszystkie odpowiem. No, zobaczymy ile ich będzie, bo jak będzie ich naprawdę bardzo dużo, to wybiorę tam jakieś pytania, żeby nie przedłużać, albo po prostu podzielę filmik na dwa. Rozbiję to tak, żeby mogła odpowiedzieć na te Wasze wszystkie pytania. Tak by było najlepiej, najsprawiedliwiej. Więc jeśli będzie ich dużo, to rozłożymy filmik na dwa razy. Także ja będę się już dzisiaj z Wami żegnać. Idę zaraz spać. Jeszcze wezmę taki szybki prysznic, idę spać. Przepraszam Was za taki pogadankowy tylko filmik, ale takie też są potrzebne na kanale. Także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam w tym filmiku. Mam nadzieję, że zadacie mi jakieś pytania, na które będę mogła Wam odpowiedzieć w następnym filmie. Ja już sobie tutaj też przygotowałam torbę do szpitala. Tak jak Wam mówiłam, nagram dla Was taki osobny filmik, co pakuję tutaj w Niemczech do szpitala. Także nie przedłużając, miłego Wam życzę wieczoru. Jutro miłego dnia, bo jutro będzie filmik, czyli jutro co jest jutro? Środa. Środa. Rzucam w środę ten filmik dla Was. Także miłego dnia dla Was jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku. I nie zapomnijcie zadać mi pytania i subskrybować mojego kanału. Pa!